kosmos, komunikacja. Komórkami, aparatami i kamerami kręcimy nasze podróże oraz nasze życie za granicą. Jest to fajne, to przyślijcie to do Polonii w Komie. Polonia jest w Komie, w twoim domie. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z telewizora Rubin. Dziś poleci przekaz w programie Polonia w Komie. W Johannesburgu, w Republice Południowej Afryki, rozgrywa się taka właśnie sytuacja. Polscy harcerze słuchają pana Romanowicza. Nagrywa to wszystko pan Mirosław Grodzki. A słuchają opowieści o Polonii w RPA. O Polakach, którym przyszło żyć tak daleko od kraju. I którzy potrafili jednocześnie upamiętniać swoje najważniejsze wydarzenia historyczne. Jesteśmy w tej chwili w RPA, przy pomniku upamiętniającym tragedię katyńską. A propos, będziemy go w tym roku odnawiać troszkę, czyli w zasadzie wszyscy przybysze z Polski do Johannesburga zwykle robią sobie tutaj pamiątkową fotografię. Także my też możemy coś zrobić. Dokładnie 9 maja 1981 roku odbyło się tutaj otwarcie tegoż właśnie pomnika. Z uwagi na to, że w mieście są bardzo duże grupy żydowskie, muzułmańskie i innych wyznań, nie można było postawić w miejscu publicznej, co byłoby dla Polaka oczywistą rzeczą, czyli krzyż. W związku z tym ten krzyż udało nam się wyciosać z przestrzeni, jak tutaj widzimy. Widzicie, otoczony światowidami i w zasadzie bardzo on się wszystkim podoba. Misjonarze polscy byli tymi, którzy pierwsi tu zawitali. Pierwszy wygląda na to, że był pan Wojciech Męciński, który też zmarł śmiercią męczennika. Potem jezuita Michał Boy, który żył w latach 614-650. Jan Rybka, który był szyprem w firmie holenderskiej, pomógł zbudować wioskę rybacką, która rozrosła się do rozmiarów obecnego Kapsztadu. No i oczywiście Polacy wzięli duży udział na początku XX wieku w chrystianizacji Afrykańczyków. Powstała tu również organizacja pod nazwą Polish Relief Fund, czyli organizacja pomocy Polsce, która wspierała działalność w Polsce w czasie II wojny światowej, uczestników Powstania Warszawskiego, a po wojnie wspierała Solidarność. Nikt nie może się doliczyć, ilu naprawdę mamy Polaków w Południowej Afryce, bo ambasada twierdzi, że jest ich tutaj około 20 tysięcy ludzi, ale myślę, że oni biorą wszystkie wystąpienia o wizy czy o paszporty, które co parę lat się powtarzają. My natomiast widzimy, że jest około 500 ludzi, który popiera naprawdę jakieś patriotyczne akcje, a około 1000 w całym kraju jest członkami naszych różnych organizacji. W kościele Regina Mundi znajduje się ołtarz, który został ufundowany przez panią prezydową Kwaśniewską, która przybyła tutaj w 1998 roku. Chcielibyśmy jeszcze, bo są 4 takie duże okna, w których takie witraże można by umieścić. Projekt przewiduje 4 sceny z życia Najświętszej Marii Panny, trochę jak gdyby wzorem kościoła mariackiego. Jeden uda nam się zrobić. Chcielibyśmy następne 3, a w ogóle swego czasu ksiądz proboszcz chciał, żebyśmy zrobili w westybulu coś dla Jana Pawła II, ale miejmy nadzieję, że Polska się na tyle wzbogaci, że będziemy mogli tutaj coś dokonać. To, że jesteśmy związani z Polską, z naszym krajem, tak bardzo, bez względu na to, gdzie żyjemy. I ta odległość tak naprawdę jest nieważna. Ważne jest to, co mamy w sercu i to, co mamy w pamięci. I to, że tak naprawdę zależy nam na tym, żeby nie zapomnieć naszej historii. Rubin nasz, telewizja wasza. I tak to działa.